no, znana jest na przykład to jej odpowiedź, co to znaczy patriotyzm. Ją to bardzo gniewało, jeśli ktoś próbował to określić. To trzeba przez to czuć, trzeba być Polakiem. Polska dla niej to nie była taka, jak dla nas zwykła, ojczyzna. To była jakaś niezwykła, święta niemalże idea. I sama nawet mówiła, że swoje życie poświęciła dwóm ziemskim boginiom, Polsce i nauce. Ona pewnie zawstydza, ale nie czuje się człowiek wobec niej nikim i niczym i poniżony, tylko wezwany. Ona jest wezwaniem i wyzwaniem. Wstrząśnijcie ze siebie, obmyjcie się. Nie można żyć w błocie, chociaż to borowina. Nie można żyć. Karolina Landsgorońska urodziła się 11 sierpnia 1898 roku w Buchbergu w Austrii. Była drugim dzieckiem Karola Landsgorońskiego i Małgorzaty z Lichnowskich. Ojciec Karoliny był wielkim ochmistrzem dworu cesarza Franciszka Józefa. Był też mecenasem artystów, a jego kolekcja obrazów należała do największych w Wiedniu. Karolina z bratem Antonim i młodszą siostrą Adelaidą wychowywała się w wiedeńskim pałacu przy Jakingasse. Z ojcem rozmawiała po francusku, z matką po niemiecku. Języka polskiego uczyła się sama. Najpiękniejsze chwile dzieciństwa zapamiętała z letniej rezydencji we wschodnio-galicyjskim Rozdole. Mój dom rodzinny w Rozdole, ślicznie na wzgórzu położony, słoneczny, stał w dużym parku wśród drzew. Miałam narożny pokój z oknem wychodzącym na zachód. Patrzyłam stamtąd niezliczone razy na ogromne, wielobarwne horyzonty. W dużym parku pełno było kasztanów, dębów i buków. Jeden buk był szczególnie przydatny, bo bardzo gęsto i nisko rozgałęziony. Można było nań uciekać i tam czytać. Raz, gdy na moje urodziny w sierpniu otrzymałam bardzo ważną dla mnie książkę, porwałam ją i wdrapałam się dość wysoko. Książka dla młodzieży opisywała odkrycie Troi. Słyszałam z daleka guwernantkę, złowrogo wołającą moje imię. Miss stanęła pod drzewem, musiałam zejść. Zabrała książkę, poszła ze mną do pałacu, do mojej matki i doniosła ze szczegółami o przestępstwie. Matka wzięła książkę i powiedziała bardzo poważnie, że porozmawia z ojcem. Byłam zatroskana jedynie o los książki. Komarno należało do rodziny Landsgorońskich od XVIII wieku. Majątek składał się z miasteczka i pałacu wybudowanego we wsi Chłopy oraz 14 folwarków. Na początku lat 30. Karolina Landsgorońska wraz z siostrą odziedziczyła Komarno i zajmowała się jego zarządzaniem. Gdy miała 12 lat, ojciec zawiózł ją do Florencji, aby podziwiała freski Fra Angelico. Jednak Karolina nie podzieliła fascynacji ojca wczesnym malarstwem włoskim. Odnalazła własną drogę. Odkryła Michała Anioła, a ogromne wrażenie zrobił na niej posąg Dawida. Od tej pierwszej wizyty we Florencji aż do ostatnich chwil życia pozostała wierna jego sztuce, która stała się później głównym tematem jej studiów. Ojciec koniecznie ją nakłaniał, żeby ona poszła obrazy, głównie religijne, Fra Angelica oglądać. Ona natomiast się zbuntowała i powiedziała ojcu, że ona nie chce oglądać tego Fra Angelica, bo to jest zanadto słodkie, zanadto takie jest ckliwe i jej się podoba Michał Anioł i na własną rękę poszła do Akademii Florenckiej, gdzie był przechowywany wspaniały posąg Michała Anioła przedstawiający Dawida. Ona w tym Dawidzie się po prostu zakochała. Jako studia wybrała historię sztuki na Uniwersytecie Wiedeńskim pod kierunkiem Maxa Dworzaka, przyjaciela domu Landsgorońskich. Tytuł doktora uzyskała w 1926 roku
na podstawie pracy poświęconej twórczości Michała Anioła. Po obronie pracy doktorskiej została wykładowcą na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Była pierwszą kobietą w Polsce, która uzyskała habilitację z zakresu historii sztuki. Całym sercem poświęciła się pracy na uniwersytecie. Wykładała zawsze z pamięci. Nigdy nie czytała, czy wykłady były, czy ćwiczenia. Zawsze mówiła z pamięci. Stawała na takim podium niewysokim, trzymała laskę w ręce, którą wymachiwała i pokazywała na ekranie szczegóły najważniejsze. Wybuch II wojny światowej zastał docent Lanckorońską we Lwowie. 22 września 1939 roku do miasta wkroczyły oddziały Armii Czerwonej. Rano wyszłam na zakupy. W małych grupach kręcili się po ulicach żołnierze Armii Czerwonej. Widzieliśmy ludzi źle umundurowanych, o wyglądzie ziemistym, wyraźnie zaniepokojonych, prawie wystraszonych. Stawali długo przed wystawami, w których widniały resztki towarów. Po paru dniach zaczęli wchodzić do sklepów. W mojej obecności oficer kupował grzechotkę. Przykładał ją do ucha towarzyszowi. Podskakiwali obaj wśród okrzyków radości. Wreszcie ją nabyli i wyszli uszczęśliwieni. Osłupiały właściciel sklepu zwrócił się do mnie i zapytał bezradnie: jakże to będzie, proszę pani? Przecież to są oficerowie. Z głośników, które się natychmiast po naprawie elektrowni pojawiły na rogach głównych ulic, dowiedzieliśmy się, że Lwów jest stolicą zachodniej Ukrainy, która nareszcie wchodzi jako nowy członek do wielkiej rodziny szczęśliwych narodów Sowieckiego Sojuzu. Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się, dudniło nam zewsząd po raz pierwszy. Zaproszono na miting 29 września profesorów, docentów, asystentów, studentów i woźnych do Kolegium Maximum. Zebranie było bardzo liczne. Nad katedrą u góry wisiał portret Stalina. Patrzałam z przerażeniem na rysy i czoło, które odtąd mieliśmy widzieć zawsze i wszędzie. Z tej twarzy dowiedzieliśmy się w sposób niezbity, a przejmujący, że zapanowała nad nami mentalność absolutnie nam obca. Zjawił się u mnie oficer sowiecki i zajął jeden pokój. Starał się niszczyć wszystko, z czym nie umiał się obchodzić. Wyrzucił z kuchni wszystkie bardziej skomplikowane urządzenia. Szczególnie groźną postawę zajął wobec instalacji wodociągowych. Już Andzia mnie uprzedziła, że coś jest źle, bo on daje nura do klozetu. Na drugi dzień latał już za nią z rewolwerem, oskarżając o sabotaż, bo za jej to sprawą woda po pociągnięciu za łańcuch nie spływa bez przerwy, także on nigdy nie może nadążyć z umyciem głowy. Okres wojskowej okupacji Lwowa się skończył. Władzę objęło NKWD. Atmosfera miasta zmieniała się z dnia na dzień. Mnożyły się aresztowania. Brali przede wszystkim młodzież męską. W Brygitkach było jej pełno, a poza tym chłopcy znikali gdzieś bez śladu. Poszli najpierw młodziutcy za śpiewanie patriotycznych pieśni w szkole. Znikli. I wtedy po raz pierwszy gruchnęła między nami pogłoska złowroga. Padło po raz pierwszy zdanie: wywieźli ich do Rosji. Później poczęli znikać i dorośli. Znikali bez śladu. Lanckorońska szybko włączyła się w działalność konspiracyjną. 2 stycznia 1940 roku złożyła przysięgę w Związku Walki Zbrojnej. W jej mieszkaniu odbywały się konspiracyjne odprawy i narady. Coraz więcej też było wiadomości o torturach stosowanych przy wymuszaniu zeznań. Po zabiciem do krwi często stosowano wbijanie gwoździ za paznokcie. Katami byli nieraz Żydzi. Przyczyniła się do tego duża liczba Żydów pracujących w NKWD oraz skomunizowanie proletariatu żydowskiego, który w dużej części od początku okupacji stanął przy bolszewikach. Ale pocieszałam się tym, że byli i Żydzi inni. Pewnego dnia przyszedł do mnie nieznany mi człowiek, przeprosił, że nazwiska nie wyjawia, oświadczył tylko, że jest Żydem i że dlatego do mnie przychodzi. Prosił, abym wyniosła z mieszkania wszystko, co mam cennego, bo inaczej wszystko stracę. Zabiorą się do wszystkich Polaków,
a ludzie o pochodzeniu antyrewolucyjnym są oczywiście bardziej jeszcze narażeni. Po aresztowaniach we lwowskiej konspiracji NKWD planowało zatrzymać również Lanskorońską. Postanowiła uciec do okupowanego przez Niemców Krakowa. W Krakowie Lanskorońska nawiązała kontakt konspiracyjny z komendantem krakowskiego Związku Walki Zbrojnej, pułkownikiem Tadeuszem Komorowskim. Jednocześnie jako wolontariuszka Polskiego Czerwonego Krzyża zajmowała się chorymi jeńcami wojennymi, którzy wracali z niemieckich obozów. Była tam świadkiem wielu śmierci i wielu pogrzebów. 22 czerwca 1941 roku wybuchła wojna niemiecko-sowiecka. Kilka dni później Niemcy wkroczyli do Lwowa. Późną nocą 3 lipca 1941 roku Einsatzkommando dokonało aresztowań 22 polskich profesorów, niektórych wraz z rodzinami. Potajemnie, następnego dnia o 4 nad ranem, zostali oni rozstrzelani na wzgórzu Wuleckim we Lwowie. Jedynym powodem ich śmierci był fakt bycia polskimi uczonymi. Ta zbrodnia, która nigdy nie została wyjaśniona, miała zaciążyć na życiu Karoliny Lanskorońskiej. Jako urzędniczka Rady Głównej Opiekuńczej Karolina Lanskorońska zorganizowała kontrolę opieki więziennej i rozpoczęła objazdy więzień w Generalnym Gubernatorstwie. We wrześniu 1941 roku przyjechała do Lwowa, również po to, by w ramach swojej konspiracyjnej działalności szukać śladów polskich profesorów. Wtedy jeszcze łudzono się, że aresztowani żyją. W czasie tego pierwszego pobytu w pobolszewickim Lwowie stwierdziłam z przerażeniem jedno, że przysłowiowy temperament tego miasta dziwnie jakby opadł, że panowanie wschodnie pozostawiło po sobie głęboki ślad. Przygnębienie straszliwe. Na początku 1942 roku przyjechała do Stanisławowa. Okazało się, że więzienia są puste. Z rozkazu szefa Gestapo SS Haumsturmführera Hansa Krügera zamordowano olbrzymią większość miejscowej inteligencji polskiej. Krüger zaczął ją podejrzewać, że akcję charytatywną wykorzystuje dla celów politycznych. 12 maja została aresztowana w Kołomyi i przewieziona do więzienia w Stanisławowie. Była przesłuchiwana osobiście przez Krügera. Czy pani jest wrogiem Niemiec? Pani ma odpowiedzieć na moje pytanie, czy pani jest wrogiem Rzeszy Niemieckiej, tak czy nie? Oczywiście, że tak. No, nareszcie! Rzucił triumfalne spojrzenie na sekretarkę. Not iren, dodał dobitnie. Uderzył pięścią w stół i znów zaczął krzyczeć i wymyślać na Polaków, którymi gardzi, bo i mają hartu i postawy. Tym razem też się roześmiałam. 3 razy dziennie zapalano mi na chwilę światło, na jedzenie i na sprzątanie. Wkrótce się przyzwyczaiłam do nowej sytuacji i wynalazłam przyjemny sposób spędzania dnia. Przenosiłam się wyobraźnią codziennie do jednej z wielkich galerii europejskich i oglądałam obrazy. Zaczęłam oczywiście od galerii wiedeńskiej, w której się wychowałam. Później było Prado, Louvre, Uffizi i Wenecja. Przenosiłam się do świata, który był niegdyś moim i było mi dobrze. Korzystając z każdej chwili, gdy miałam światło, zdążyłam w ciągu paru dni wyryć krzyżykiem z brązu nazwisko swoje i datę w miejscu niezbyt widocznym, aby pozostał po mnie ślad, który w razie mojej śmierci niewątpliwie będzie podany do wiadomości władz AK, gdy tylko tu wróci Polska. Tak, tak, profesorowie uniwersytetu, to moje dzieło, moje. Dziś, gdy pani już nie wyjdzie, mogę jej to powiedzieć. Tak, i tu wymienił jakiś dzień tygodnia, wydaje mi się, że czwartek, kwadrans po 3 rano. Teraz patrzył mi w oczy i mam wrażenie, że widział, że tym razem mu się udało, że strzał był celny, bo się wyraźnie cieszył. Mnie się tymczasem zdawało, że mi ktoś wbija młotkiem w mózg takie słowa. Więc oni nie żyją, a mordercą jest ten. Wróciłam do celi, byłam zmęczona straszliwie, rzuciłam się na łóżko. Zasnęłam. Gdy się obudziłam, pierwsza myśl, która doszła do mojej świadomości, była: profesorów zamordować.